Cześć, cześć, cześć. Wjechała sobie do Wertandera, nowa promocja. Zgodnie z obietnicami od siódmego została wymieniona zawartość sklepu w kontekście promocji. Zeszły z gry wszystkie promocje na zakupy za złote orły, za zakupy za srebrne lwy czyli wszystkie te promocje, które były wewnątrz gry. Zeszły też promocje na zakup super specjalistycznych kąt promocyjnych. 90 dni, 180 dni, 365 dni w zależności od tego gdzie i jak kupowane. Ta promocja też już się skończyła. W zamian za to z okazji 10 urodzin pojawiła się mega promocja, która działa na troszeczkę innych zasadach niż zazwyczaj. Zazwyczaj było tak, że pierwszy zakupiony pojazd miał zniżkę 30%. Jeżeli kupowało się więcej, to zniżka rosła do 50% i dwa pojazdy, premium kupione w ten sposób, miały oba zniżkę 50%, to uległo zmianie. W tej chwili wszystkie promocje, które w sklepie są, mają zniżkę 50%. To jest prezent urodzinowy i są przecenione praktycznie wszystkie paczki pojazdów, które są dostępne w sklepie Gajzina. Poza tymi, które weszły w ostatnich dwóch. W tych dużych paczach. Te dwa ostatnie pacze nie są objęte promocją, także pojazdy, które są tam dostępne, nie są objęte promocją, to warto pamiętać o tym. Mamy tu taką możliwość sobie wejścia i dokonania zakupów przez sklep Gajdzina. wejście przez Steama nie daje zniżek. To jest ciekawostka, zniżki są dostępne tylko na sklepie Gajdzina. Co więcej na ten temat można powiedzieć. Jeżeli wykonujemy zakupy w sklepie Gygina, warto skorzystać z jednego z kodów promocyjnych, e, które dostarczają twórcy treści do To jest ci wszyscy youtuberzy, których lubimy czy streamerzy z e, Twitcha. Oni mają swoje kody, które w normalnych okolicznościach dają nam 3% zniżki na produkty, które nie są przecenione. I tak też jest w tym przypadku, czyli możemy sobie wejść na zakupy te promocyjne w sklepie Gajdzina, z tym kodem naszego ulubionego content kreatora, ale nie otrzymamy dodatkowej zniżki od tych 50%, chyba że kupimy coś co nie jest objęte zniżką, to wtedy otrzymamy 3% dodatkowo zniżki, ale jeżeli będziemy kupować z tym kodem od naszego content kreatora, dostaniemy od niego w prezencie naklejkę na czołg. Zlinkuję tę tabelkę, y, którą właśnie w tej chwili widzicie na ekranie w opisie pod spodem, pod tym filmem. I duża część kreatorów ma swoje unikalne naklejki dostępne i można sobie w takim momencie wybrać. Wyglądałoby to w taki sposób na przykład kogo możemy tu znaleźć. Ciekawego jakiegoś kogoś. Albo z ulubionych takich Jean-Claude Van Schot, proszę bardzo. Interesujące logo, można nim przykryć te wszystkie markery na samolotach. Używamy linku, wchodzimy, robimy zakupy, dostajemy prezenty pod tytułem zniżka 3%, naklejka i to co kupiliśmy. Albo European Canadian. Wchodzimy, klikamy linkiem, dostajemy. Wejście takim linkiem Uruchamia zniżkę na 24 godziny. Prawdopodobnie wejście nowym linkiem innego kreatora w okresie krótszym niż te 24 godziny od pierwszego wejścia nadpisałoby tego kreatora i byśmy mogli dokonać zakupu z nową naklejką. Warto z tego skorzystać, jeżeli kupujemy: kupić sobie coś jednego z, od jednego kreatora. Potem kupić sobie coś od drugiego kreatora i dostaniemy naklejkę na czołg, na samolot, na statek, gdzie tam będziemy chcieli o sobie wykorzystać. Tych naklejek jest masa do wyboru. Poza tym, to już zmieniając troszeczkę temat, odchodząc na bok, są dodatkowe naklejki, które są dostępne jako link rejestracyjny. I wtedy jak sobie klikniemy w taki link, to możemy sobie dostać tę naklejkę bezpłatnie, po prostu jako dodatek do, za, za zarejestrowanie. Trzeba się zalogować na swoje konto używając tego linku i wtedy powinniśmy odblokować sobie taką naklejkę. Tu gdzieś jeszcze było na początku kilka takich kodów, które były do wykorzystania. Tak jak tu mamy taką czaszkę jakąś, ruski malcik. Miasik. Coś takiego, jak wpiszemy w Rhythm Code w sklepie, za chwilę pokażę kod, to dostaniemy tę naklejkę po prostu. Tu Polygon, taki kod, i jeszcze kilka takich kodów w swoim czasie było. Jak widać, nie wszystkie są dostępne, ale te, które mają przez sklep, to jest zniżka i naklejka, a nie to nie. W związku z czym możemy sobie wejść, <coughs> przepraszam. Mamy sklep i wchodzimy sobie do sklepu. I tu w sklepie jak jesteśmy zalogowani. O, nie jestem zalogowany, żeby pokazać. Haha, ha. już to naprawiam. Jak wejdziemy sobie na główną stronę sklepu, to mamy tu po prawej stronie Promo Code, i wtedy sobie wpisujemy tutaj ten kod, który jest w tej tabelce wyświetlony, tu na przykład ten poligon, klikamy Activate i w grze dostaniemy. Promocje więc nie ma problemu z tym. Wracam na główną stronę sklepu. War Thunder no już niosło mnie nie do sklepu, tylko trochę dalej. Ja chcę Birthday Sale z War Thundera. Mamy promocję na 40 paczek pojazdów. Przecena jest 50, więc niektóre pojazdy są wyjątkowo opłacalne w tym momencie. Czy paczki. Niestety, tak jak mówię, przez Steama to nie jest dostępne, więc y, troszeczkę inny proces zakupowy jest i w troszkę innym sklepie trzeba dokonywać zakupu, ale idea generalnie zawsze jest ta sama. Wrzuć do koszyka, jeżeli konto jest podpięte, to nie ma problemu i będą prezenty dane. Płacimy, za chwilę dostajemy, w zależności od tego, jaką metodą płatności dokonaliśmy, to będzie to albo od razu, albo za chwilę. Promocja trwa do 14 listopada. Co tu z ciekawszych rzeczy jest? Pojazdy są zawsze w zestawie, mamy tu na przykład Dora, czyli Focke-Wulf 190 D13. Zazwyczaj do tego jest dodatek w postaci określonej ilości dni konta premium i dodatkowo jeszcze dostajemy złotel orły, czyli zakup jest taki wiązany, cała paczka i bardzo fajne rzeczy. Dla wszystkich nacji, praktycznie i jest tego sporo dostępnego. Mustang P51, D20. Konto na 15 dni. W randze czwartej jest to zazwyczaj 15 dni i 1000, czasami 2000 zł orłów. Ale to się w zależności od paczki zmienia. To zależy też od mocy pojazdu. Mamy tu na przykład 1000 zł orłów, ale tylko 7 dni konta premium. I jest troszeczkę droższa paczka po 20 euro zamiast 15, co i tak jest przyceną o 50%. Yy, Wyvern, IS6, Object 120, Ranga 5, już powoli droższe te paczki są. Najdroższe paczki w tej chwili kosztują po 30 euro. Yy, dają Czasami, tak jak tu mamy XM1, ma pojazd, konto premium 15 dni, 2000 złotych orłów i jeszcze dodatkowy kamuflaż. Avre do dla Brytyjczyków też ma dodatkowy kamuflaż. Czasami tak jest, czasami tak nie ma. Do wyboru, do koloru. Tych pojazdów jest bardzo dużo. Wśród tych wszystkich pojazdów są schowane też pojazdy takie, które są super cenne, w którymi bardzo łatwo można grindować. Jako że są na randze szóstej na przykład i sobie całkiem nieźle radzą, tak jak tu F-5C, samolot, którym bardzo łatwo jest zrobić całe drzewko, po prostu lot wygrindować. Ma bardzo ładne bonusy, zarówno do pieniędzy, jak i do eksperyensa Poza tym jeszcze konto 15 dni i nie ma bonusów negatywnych do wyznajdywania pojazdów niskopoziomowych, więc... <laughs> Przepraszam, całe drzewko można wynaleźć. Co chcę jeszcze tu powiedzieć do tego wszystkiego? E, są dwie bardzo cenne i bardzo tanie paczki z kampaniami pacyficznymi dostępne. One są za 7,5 euro w tej chwili. W paczce znajduje się samolot premium. W paczce amerykańskiej kampanii pacyficznej znajduje się samolot. YP38 czyli Lightning w wersji bardzo przyjemnej, on jest na randze drugiej. Dostajemy konto na 15 dni. Premium dostajemy 850 zł orłów i jeszcze na deser dostajemy co kilkanaście misji specjalnych do wykonania, które działają w trybie offline. To znaczy, jak nam serwery padną, to można je nadal grać i dla przyjemności zdobywać tam jakieś punkty. Mikroskopijne, bo mikroskopijne, ale zawsze coś można pograć. Rodzaj kampanii, takiej nie tyle dynamicznej, co opowiada pewną historię z szereg misji następujących po sobie, które tworzą całą kampanię pacyficzną od ataku na Pearl Harbor do bitwy o Midway. <coughs> Także to jest bardzo fajna paczka, i to jest jedna z najcenniejszych paczek, które w ogóle są dostępne na stronie Geji, ponieważ Koszt tej paczki pokrywa właściwie zakup złotych orłów i konta premium, a jeszcze dostajemy kampanię i jeszcze dostajemy samolot. Ale prawdopodobnie najcenniejsza z tych wszystkich paczek to jest kampania japońska, szczególnie dla tych, którzy lubią latać Japończkami. Zestaw jest identyczny: kampania tylko ze strony japońskiej, a nie amerykańskiej. 850 złotych orłów, 15 dni konta premium i samolot. Przy czym jest to samolot rangi czwartej, więc bardzo mocny samolot. Jest to najlepszy Zero, który jest dostępny w grze. Praktycznie tylko dwupłatowce rosyjskie z, nisko, z niskich poziomów są w stanie latać bardziej ciasne walki manewrowe. Ten samolot jest po prostu pod tym względem niepokonany, ale ma dosyć słabe uzbrojenie, bo ma tylko dwa działka 20 mm i dwa działka 7,7. Więc yy, uzbrojenie ma dosyć słabe. Ale ma już zbiorniki, które samoczynnie się uszczelniają po przestrzeleniu, więc chociażby to jest lepsze. Dosyć szybki, dosyć sprawnie sobie radzi, bardzo przyjemny samolocik i teraz tylko 7,5 euro to wszystko kosztuje, więc tylko brać, brać, brać. Jeszcze na drugiej stronie jest parę tutaj fajnych samolocików. I nie tylko. Zestawy dla różnych krajów, dla Izraela. Jeden, jedne z paczek, które się najmniej opłacają z całości tego wszystkiego tu do kupienia, to są czwartorangowe samoloty i czołgi izraelskie, ponieważ drzewko izraelskie tak naprawdę zaczyna się od rangi czwartej, więc nie jesteśmy w stanie nim specjalnie dużo wywalczyć. Tego się właściwie nie opłaca kupować. Lepiej kupić merkawe chociażby dla Izraela. Mamy i francuskie, i niemieckie, z każdej nacji dostępne, plus fajne rzeczy. Y, takie właśnie jak Thunderbolt czy Harrier dla Amerykanów, więc jest w czym wybierać. Promocja 50% y, powtórzy się, może w przyszłym roku nie wiadomo, co tam jeszcze będzie. Prawdopodobnie będzie jeszcze te, jedna taka promocja, jak się teraz w listopadzie skończy. Ta będzie chwila przerwy i pojawi się promocja y, pod tytułem Wyprzedaż y, Czarnopiątkowa Black Friday. I będzie tam prawdopodobnie albo jeden zestaw Mega z czterema pojazdami bez żadnych dodatków pod tytułem konto premium czy waluta czy cokolwiek innego, albo dwie paczki po dwa pojazdy. Zazwyczaj był to Black Prince brytyjski, Choke, Black Widow amerykański samolot, Black Shark rosyjski śmigłowiec i coś tam jeszcze do tego było dorzucane. Jeszcze jeden czwarty pojazd. Co to mogło być, zobaczmy w zeszłym roku, bo był w zeszłym roku w wyprzedaży pełnej. Proszę bardzo, zestaw z 2020 roku: Black Shark, śmigłowiec rosyjski, Black Cat, amerykański czołg, Black Widow, amerykański samolot i Black Prince, brytyjski czołg. To kosztowało 54 euro. W tamtym roku w tej promocji, więc dosyć ciekawa promocja była i ten sam zestaw był dostępny w roku 21. Za 45 euro dla odmiany, więc cena mniejsza niż rok wcześniej. W tym roku będzie też jakaś cena z tego, zobaczymy, ile czknął z okazji yy, yy, te, tego całego 10 urodzinowego ale podejrzewam, że ta cena zostanie, to znaczy minus 50% z normalnych 90%. I ta paczka zawiera tylko te cztery pojazdy. Więc będzie Black Shark, Black Prince, Black Widow i Black Cat. Interesująca paczka z fajnymi pojazdami. Dobra. Tyle, do zobaczenia w następnych newsach, w następnych odcinkach. Na razie.